cofa się od radości własnej spółki z 15. Te trudne rozmowy toczą się teraz w sprawie unijnego budżetu. Polska może stracić miliardy euro na drogi, szkoły, szpitale, miliardy dla polskich rolników na modernizację polskiej wsi. Nie miejmy przy tym złudzeń. Pieniądze dla Polski zostaną istotnie zmniejszone. Walka o kształt unijnego budżetu będzie momentem, kiedy miliony Polaków zobaczą prawdziwe oblicze tego rządu. Straszył podczas Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej w Warszawie szef tej partii. Tego Schetyna oskarżył PiS o niszczenie międzynarodowego wizerunku Polski oraz próby wyprowadzenia naszego kraju z Unii Europejskiej. Zostaną w Polsce, w polskim kapitale, ponieważ spółki, które są właścicielami, jednostki, które są właścicielami, mają
dywidendy im wypłacane są opodatkowane i zostają na terenie Polski, można było powiedzieć. Dywidendy, które są wypłacane dla właścicieli zagranicznych, te dywidendy, te środki zostały, były wyprowadzane, w cudzysłowie by się powiedzieli, za granicę. Tam został podatek odprowadzony i tam został one skonsumowane, by się powiedzieli. Repolonizacja ma być kołem napędowym polskiej gospodarki. Inwestor, według mojej oceny, będzie tak czy inaczej miał większe zaufanie do polskiego właśnie kapitału. Polski inwestor będzie miał większe zaangażowanie, większe zaufanie do polskiego kapitału i współpraca na linii bank inwestor wydaje mi się bardziej realna, prawda? I tutaj tu myślę, że to będzie z korzyścią. Trzeba zobaczyć, że repolonizacja nie dotyczy jedynie banków, to także sektor energetyczny. W listopadzie ubiegłego roku Polska Grupa Energetyczna przejęła od francuskiej firmy EDF, znajdującej się w naszym kraju, elektrociepłownię. Dobrze, się dłużej i zdrowo, profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych. Pod takim hasłem w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej na Białej odbyła się konferencja naukowa z udziałem dr. Ewy Dąbrowskiej. Zdrowe żywienie to nie tylko skuteczna profilaktyka, ale także skuteczne leczenie. Dla wielu z nas odstawienie mięsa na kilka tygodni to spore wyrzeczenie. Skutki mogą być jednak bardzo korzystne dla organizmu, szczególnie gdy sięga się po dietę warzywno-owocową dr. Ewy Dąbrowskiej. Jeżeli przez pewien czas okresowo spożywamy właśnie dietę ubogą, szczególnie dobrowo dane, ale również i białka, bo to praktycznie jest pięciokrotnie mniejszy dowód białka, uruchamiamy niezwykle ważny mechanizm samonaprawczy. Dieta warzywno-owocowa to obok profilaktyki także leczenie. Nie tylko redukuje tłuszcz, ale również pozwala na cofnięcie się wielu chorób związanych z cholesterolem czy nadciśnieniem. Również spektakularne sukcesy to w przypadku diety warzywno-owocowej gwarantuje dieta roślinna. Mam pacjentów, którzy mieli miażdżycę posunięte rzędu 70% zwężeń naczyń nadlicowych i po zmianie stylu życia, po zmianie diety, wejście na dietę roślinną opartą na nieprzetworzonych produktach roślinnych, wybitnie skotusztową, te zmiany miażdżycowe cofnęły się. Jak mówi kardiolog Joanna Barczyńska, dieta roślinna to także skuteczne narzędzie w walce z nowotworem w roślinach. Są te same substancje do żywności od zwierzęcej, ich jakość jest jednak nieporównywalnie lepsza, dodaje lekarz dermatolog Grażyna Moskowska. Nie są to produkty przetwarzane i wszystko jest lepsze. Białko jest lepsze, nie promuje nowotworów. Tłuszcze są bardziej zróżnicowane i też promują zdrowie. Jest mnóstwo przeciwutleniaczy, których w ogóle nie ma w żywności od zwierzęcej. Tutaj odstawienie mięsa nie ma jednak nic wspólnego z ideologią, to nie weganizm ani wegetarianizm, ale zdrowe odżywianie. Są to ideologie, ci ludzie są, no może troszkę zmanipulowani ideologicznie, natomiast my się odcinamy od tego. My uważamy, że nisko przetworzone rośliny, bądź nawet nieprzetworzone rośliny, są optymalne dla zdrowia. O skuteczności diety roślinnej oraz warzywno-owocowej świadczą świadectwa pacjentów. Wpisuję to, ponieważ przez te 30 lat się nagromadziło, w tym momencie mam ponad 200 stron samych świadectw. Zdrowe żywienie to skuteczna profilaktyka. Musi jednak pójść w porze z aktywnym trybem życia, unikaniem używek papierosów czy alkoholu. List do przywitał prezydenta Francji, który wziął udział w tegorocznym salonie rolniczym w Paryżu. Rolnicy sprzeciwiają się polityce Emmanuela Macrona zmierzającej do wyeliminowania glifosatu i poparcia dla umowy handlowej między Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej. Były skromne oklaski? Przeważały jednak liczby. Na międzynarodowym salonie rolniczym w Paryżu Emmanuel Macron próbował promować swoją politykę. Zaczął się jednak na siły sprzeciw rolników. Przez Francję przeszły protesty przeciwko umowie o wolnym handlu między Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej, Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Nie wiem, czy południowoamerykańskie rozmowy handlowe dojdą do konkluzji, bo ich stronie istnieje wiele problemów. Musimy jednak walczyć o naszą wartość tutaj. Nie przywiązujemy odpowiedniej wagi do tego, co tu produkujemy. Wysyłamy za granicę zbyt wiele małych zwierząt do tu. 70% mięsa, które jemy, nie jest produkowane we Francji. To nasza wina, a nie efekt południowoamerykańskich rozmów handlowych. Emi, proszę pan, wielu rolników obawia się, że umowa o wolnym handlu przyniesie nieuczciwą konkurencję oraz większe importy do Francji. Podobna niepewność towarzyszy podobnym wzdłuż w przypadku zakazu stosowania glifosatu do 2020 roku, co jest elementem polityki Emmanuela Macrona. Glifosat uważany jest za czynnika rozwórcze. Usunięcie tej substancji kosztowałoby przemysł rolniczy nawet 2 miliardy euro. Prezydent Francji przez 10 minut publicznie debatował co do celi wzdłuż. Jak wskazują media, mówił podniesionym tonem publicznie, okazując swoją irytację przed kamerami. Obiecał, że znajdzie rozwiązanie polegające na zastąpieniu glifosatu innym środkiem. Salonowe zarzuty dla szefa sztabu wyborczego Donalda Trumpa miały opłacać się wysokich rangą byłych europejskich polityków w zamian za odwołanie prorosyjskiego rządu Ukrainy. Sprawa dotyczy lat 2012-2013, kiedy to Paul Manafort miał przekazać 2 miliony euro byłym europejskim politykom. Jest także podejrzewany o utworzenie tzw. grupy Habsburg. Dzięki niej opinie lobbystów miały być odbierane jako niezależne analizy. Grupą zarządzał wysokiej rangi europejski polityk. W akcie oskarżenia określany jako zagraniczny polityk. A w sierpniu 2016 roku Manafort ustąpił ze stanowiska szefa sztabu wyborczego Donalda Trumpa, co było związane z pełnieniem funkcji konsultanta politycznego na Ukrainie. Obecnie postawiono mu także zarzuty spiskowania przeciwko Stanom Zjednoczonym, prania brudnych pieniędzy, prowadzenia działań na rzecz obcego państwa bez koniecznego rejestru, a także zarzut oszustw podatkowych. Główne wydanie informacyjne to już wszystkie wiadomości. Zapraszam jeszcze Paweł Jasnogórski. Do zobaczenia. Panujące zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, głównie na zachodzie kraju, miejscami zwłaszcza na terenach podgórskich i na wybrzeżu śnieg. Temperatura od minus 16 stopni na północnym wschodzie do minus 12 w centrum i minus 8 na Pomorzu Zachodnim. Cieplej na zachodnim wybrzeżu, około minus 5 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu w porywach do 55 km na godzinę, północno-wschodni. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże z przelotnym śniegiem. Temperatura od minus 10 stopni na północnym wschodzie, około minus 7 w centrum, do minus 2, minus 1 stopnia na zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, północno-wschodni. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1020 hektopaskali. Będziemy tajemnice radosne, rżeńca świętego, modlimy się za naszą ojczyznę, o obronę życia dzieci poczętych, nienarodzonych, zachorych i cierpiących.
że to wspólna modlitwa. Nie spieszymy się, nie spóźniamy, jakiejś swojej wersji też nie stosujemy. Pomagajmy sobie nawzajem, rozważając tę tajemnicę, modlitwę niepańską, zwiastowanie anielskie. Niech ten wieczór będzie takim, który też nas przysposobi do przeżywania kolejnej niedzieli Wielkiego Postu. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pontyckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święte kobcowanie, grzechów odpuszczenie, ciało zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Maryjo, te słowa, bądź pozdrowiona, pełna łaski, powtarzamy codziennie. W modlitwie różańcowej czynimy to wielokrotnie, pełni ufności, że nauczysz nas takiego otwarcia na łaskę Bożą, jakie jest Twoim udziałem, a które okazałeś już przy zwiastowaniu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, doprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Z katedry radomskiej modlił się Albin. Szczęść Boże. Szczęść Boże Panu. Tańca druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryjo, wraz z Elżbietą pragniemy wypowiedzieć Tobie wdzięczność, jaka wypełnia nasze serca, boś bezgranicznie zaufała Bogu. Prosimy Cię, ucz nas zasłuchania w każde słowo, które zawierza nam Ojciec z nieba i kierowania się nim tak, jak Ty to uczyniłaś. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy i zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za modlitwę, modliła się Wanda z nimi. Bóg zapłać. Tańca trzecia narodzenie Pana Jezusa. Maryjo, Arko Przymierza, jesteś nie tylko zasłuchana w Pańskie Słowo i wierzysz nie bez reszty, ale przechowujesz je w sobie, zgłębiasz. Z tą gotowością i otwartością sprawiasz, że ono w sobie staje się ciałem. Bądź uwielbiona, bo dzięki temu rodzisz nam Bożego Syna. Pomóż nam godnie Go przyjmować. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba wszystkie dusze i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Serdecznie Bóg zapłać za wspólną modlitwę ze Skierniewic. Pragnę się, żeby serce Pana Jezusa modliła się Ewa wraz z mamą. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Bóg zapłać. Tańca czwarte ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Maryjo, dziękujemy Ci za dany nam przykład, za Twoją konsekwencję, za to, że nie ma w Twoim życiu innego drogowskazu, jak tylko Słowo Boże. Bądź nam mistrzynią ofiarnego i radosnego podporządkowania swej woli Panu. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Serdecznie Bóg zapłać za wspólną modlitwę, modliła się Zofia z Kirtonu Dziewy z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Tańca piąta odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Mario, dziękujemy Ci za to, że dajesz nam także przykład trudnej rozmowy z Jezusem, kiedy nie rozumiemy tego, co On czyni i czego od nas wymaga. Uczysz, byśmy Go pytali, a przechowując w sercu Jego odpowiedzi, dojrzewali do ich zrozumienia. Wspomagaj nas, byśmy zyskali tę umiejętność. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Za Ojca Świętego oraz Radio Maryja, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę i za połączenie. Szczęść Boże, błogosławionej nocy. Bóg zapłać, Mario, poranek pięćdziesiątnicy, spalaj swą modlitwą początek ewangelizacji podjętej przez apostołów za sprawą Ducha Świętego. Także dzisiaj w czasach niepokoju i nadziei otaczaj nieustannie opieką i prowadź Kościół, który spełniając nakaz Chrystusa Pana, niesie dobrą nowinę o zbawieniu ludziom i narodom we wszystkich zakątkach ziemi. Wskazuj nam drogi życia, umacnij w godzinie próby, abyśmy dochowując wierności Bogu i człowiekowi, umieli z pokorą i odwagą przekazywać na falach eteru, umysłom i sercom wszystkich ludzi, radosną wieść o Chrystusie, Odkupicielu człowieka. Mario, gwiazda ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź Jego opiekunką. Amen. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Przyniosły kolejną falę awantur i ataków na nasze państwo i na nasz rząd w przestrzeni międzynarodowej. Wszystko zaczęło się od prowokacyjnego pytania dziennikarza amerykańskiego, który w Monachium na konferencji prasowej zapytał premiera Morawieckiego, co on sądzi o ustawie Tajnowskiej. I tutaj premier, zgodnie z prawdą historyczną, wskazał, że oprócz tego, iż Holokaust, zgodnie z ludobójstwem, organizowali Niemcy, wykorzystywali oni do tego przedstawicieli różnych narodowości polskiej, ukraińskiej, żydowskiej. Oczywiście były to przypadki jednostkowe, no ale wiadomo jest, że ludzie w czasach takiego terroru pojedynczo zachowują się różnie. Rozpętano pewną nagonkę, jakoby premier Polski miał przypisać narodowi żydowskiemu odpowiedzialność za Holokaust czy odpowiedzialność za ludobójstwo, czego nie powiedział ani nie miał takiej intencji. Ale ten pretekst z kolei wykorzystano do tworzenia nowych fal ataków. Między innymi Fundacja Rodziny Rudermanów z USA stworzyła taki trip, spot, w którym wprost nasze państwo, nasz naród obciążono winą za Holokaust, a nowelizacją ustawy o IPN nazwano mianem kłamliwej, która stara się tę historię zakłamać. Washington Times pojawiło się na okładce takie zdjęcie polskiej flagi, a w tle godło hitlerowskie, swastyka, no które z jednej strony obraża nasze państwo, z drugiej strony profanuje naszą polską flagę. I pytanie jest, o co tym wszystkim chodzi? No prosta odpowiedź jest taka, że w świecie mamy do czynienia z nasilającą się falą antypolonizmu i że ten antypolonizm przy tej okazji mógł się uzewnętrznić. Jaki z tego wniosek dla nas? I czy rzeczywiście są same negatywne tego efekty? Otóż, kiedy się przesadzi w atakach, tak jak w tym klipie wspomnianej swojej fundacji, wywoła to reakcję, bo pamiętajmy o tym, że aktorzy występujący w tym spocie nawoływali do zerwania stosunków dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych z Polską, a więc już wkraczali w pewną przestrzeń polityki międzynarodowej, gdy pojawiły się nawet sugestie, że różni nasi wrogowie czy też przeciwnicy
starają się nas poróżnić z Amerykanami i że tutaj nawet gra może iść ze strony Moskwy czy jakichś innych graczy międzynarodowych. Więc to spowodowało odpór, nie tylko odpór ze strony Polski, ale nawet różnych organizacji żydowskich, które uznały, że mamy do czynienia z czymś zupełnie absurdalnym. A więc widzimy, że taka skomasowana akcja czy przesada czasem może się odwrócić i wyjść nam na dobre. Ale z drugiej strony pojawiły się przejawy już bardzo racjonalnej polskiej polityki historycznej. Polska Fundacja Narodowa też wyprodukowała spot, klip, w którym się pokazuje przemówienie Donalda Trumpa w Warszawie, kiedy on polską historię, polskie dziedzictwo, to narodowe historyczne pokazywał jako wzór, jako coś pięknego, w czym sami Amerykanie, sam Donald Trump jest zakochany. A więc mamy już do czynienia z pewną ofensywną grą konkretnych państwowych instytucji polskich. Pojawiła się też inna inicjatywa, otóż na gruncie lubelskim wojewoda Przemysław Czarnek zauważył, że nasze obozy, te obozy, które są na terenach Polski, noszą taką niepełną nazwę, jak na przykład Państwowe Muzeum na Majdanku. Nie ma tam stwierdzenia, kto był organizatorem tych obozów, czyje one były w istocie, kto jest odpowiedzialny za ludobójstwo. I mimo podkątowych oporów w tej chwili i sam premier, i Ministerstwo Kultury widzi ten problem i rzeczywiście pełna nazwa, czyli obóz niemiecki, nazistowski, koncentracyjny i obóz zagłady, to byłaby ta nazwa, która by się pojawiła w przestrzeni publicznej, a odbywające tutaj swój program, takie edukacyjne wycieczki, choćby z Izraela i innych krajów, te wycieczki młodzieżowe, miałyby jasno i dobitnie pokazane, kto był odpowiedzialny za Holokaust, kto był odpowiedzialny za te zbrodnie. Oczywiście przed nami cały szereg różnych inicjatyw, bo to się nie załatwia tych kwestii w polityce historycznej jednym gestem czy jedną decyzją. Trzeba naprawdę intensywnej pracy, ale ważne jest to, że uświadomiliśmy sobie, w jakim miejscu jesteśmy. Ważne jest to, że ten antypolonizm, tu i ówdzie się pojawiający, że on nas integruje, pokazuje, że jeśli nie będziemy wspólnotą, jeśli nie będziemy wspólnie działać, to bardzo dużo możemy przegrać. Również w sferze interesów takich geopolitycznych, gospodarczych, a być może pojawi się też zagrożenie dla naszej suwerenności, dla naszej niepodległości. Jest to lekcja bardzo bolesna, ale jest to lekcja konieczna, byśmy zrozumieli, jak ważny jest patriotyzm, jak ważne jest integrowanie narodu polskiego wokół wspólnych celów. Szczęść Boże. Był to felieton z cyklu Miesiąc Ojczyzna, mówił do nas pan profesor Mieczysław Ryba. Fundacja Nasza Przyszłość to organizacja pożytku publicznego, która od wielu lat kształtuje charaktery dzieci i młodzieży. Uczy i wychowuje w duchu patriotyzmu dzieci i młodzież w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinku. Pomaga studentom Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zdobywać wszechstronną wiedzę i praktykę zawodową. Organizuje dla dzieci i młodzieży z całej Polski warsztaty dziennikarstwa prasowego, radiowego i telewizyjnego, które podnoszą świadomość medialną. Fundacja Nasza Przyszłość działa także na rzecz polskiej kultury. Z 1% dofinansowała produkcję filmu fabularnego Zerwany Kłos, a niebawem wesprze kolejny projekt filmowy Nędzarz i Madame o świętym bracie Albercie Chmielowskim. Film zrealizują studenci i profesjonalni aktorzy. Młodzi ludzie będą mogli uczyć się od mistrzów i uczestniczyć w wielkiej przygodzie. W 2018 roku Fundacja chce również pomóc w budowie Muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu, które będzie świadectwem tego, w jaki sposób papież Polak rozumiał, tłumaczył innym i świadczył o takich wartościach jak ojczyzna, naród czy patriotyzm. To nie będzie zwykłe muzeum. Poprzez historię i kulturę pokażemy, czym jest polska tożsamość. Prosimy również w tym roku pomyślcie o tym 1% podatku dochodowego za 2017 rok dla Fundacji Nasza Przyszłość. To nic nie kosztuje i jest bardzo proste. Wystarczy w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego PIT wpisać numer KRS Fundacji Nasza Przyszłość 000091141 i obliczoną kwotę 1% podatku. Również emeryci i renciści mogą przekazać 1% podatku. Nie zmarnujmy żadnej szansy. Przed nami modlitwa apelowa. Włączmy się z tymi, którzy stoją przed Matką Najświętszą.